Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Z nami w studiu ksiądz Stanisław Tymoszuk, były misjonarz w Czadzie, i ksiądz Kazimierz Jóźwik, również były misjonarz, obecnie referent do spraw misji diecezji siedleckiej. I skoro w studiu dwóch byłych misjonarzy, to właśnie o tym byłym stanie chciałabym porozmawiać. Czy można tak wrócić, odciąć się, przejąć kolejne zadanie i zapomnieć o misjach? Ja myślę, że misjonarzem człowiek zawsze zostaje. Papież Franciszek tak pięknie powiedział, że ochrzczeni są posłani. Jest to nasze zadanie, które wynika z sakramentu Chrztu Świętego. Misjonarzem trzeba być w Polsce także. A to, co było w mojej posłudze w Rosji, na Syberii, to doświadczenie działania Pana Boga i to przede wszystkim pokazuje, jak ważne, jak piękne jest kapłaństwo. Ale tak ja myślę, proszę księdza, że to się tak nie da porównać i tak ogólnie powiedzieć, że każdy z nas jest misjonarzem, bo rzeczywiście Kościół jest misyjny z natury, jego członkowie też. Natomiast ta nasza codzienna misyjność, no powiedzmy ludzi świeckich, czasami ogranicza się do modlitw, może niektórzy należą do kół misyjnych, czasami wyślemy SMS-a, czasami wrzucimy jakiś pieniądz i to wszystko, ale jakbyście tam byli na misjach, to na 100%. I ten powrót jakby do tak zwanego normalnego życia, tego, które znamy, da się tak odciąć? Dla mnie nie. Ja w dalszym ciągu czuję taki wielki sentyment i na ile potrafię, to w jakiś sposób współdziałam z tymi kapłanami, którzy pracują w Rosji, na Syberii. Ale tak samo jestem teraz wdzięczny za to nawet funkcję tego referenta, bo myślę, że to jest pięknie, że dla tych misji coś można zrobić. To tyle. Może ksiądz Stanisław, proszę bardzo, jego odczucia. Nie, ksiądz Kazimierz z takiego mocnego tonu zaczął o papieżu z cytatem. Ja myślę, że tak po prostu najnormalniej po ludzku. Jest to jakiś okres życia, może nie jakiś bardzo długi, ale jednak znaczący. Pozostają wspomnienia, pozostają znajomości, przyjaźnie i te kapłańskie i tak normalnie z byłymi parafianami. Oczywiście pozostaje utrudniony teraz kontakt taki, czy telefoniczny, czy internetowy nawet, ale gdzieś to w głowie tak zostaje i cała ta sytuacja i wszystkie te przeżycia. I nie można wziąć tak nożyczek, obciąć tego czasu przeszłego i powiedzieć, od dzisiaj zaczynamy coś nowego, a tamto jakby w ogóle nie istniało. No i to prowokuje potem różne sytuacje i różne działania, bo od tych zwykłych takich kontaktów, jak wspomniałem, utrudnionych, ale przy jakimś tam wysiłku niemożliwych, po to, co tutaj ojciec Kazimierz stwierdził, że żeby spróbować jeszcze coś zadziałać, to może takie nie najlepsze słowo, ale tak być z nimi nie tylko duchowo, ale również przez takie różne gesty solidarności, żeby pomagać. Kiedy przyjeżdżają misjonarze, zawsze akcentuje się pewną egzotykę ich posługi. Od tej egzotyki takiej na pierwszy rzut oka, zupełnie innych krajobrazów, innych ludzi, innej mentalności, wszystkiego innego. Natomiast księdza misje w Czadzie były, tak to odbieram czytając księdza wspomnienia, listy z lat spędzonych w Czadzie, bardzo intensywne były, bo sytuacja trudna, zresztą też w naszym radiu ksiądz opowiadał o tej wojnie domowej w Republice Środkowej Afryki, o tym zagrożeniu, plus właśnie ta inność i ta intensywność przeżyć. Jak teraz ksiądz się odnajduje w takiej dość, powiedziałabym, nie ma to absolutnie pejoratywnego oddźwięku, przewidywalnej rzeczywistości polskiej, tego duszpasterstwa oswojonego, w którym się wyrosło i które trwa? Ja jeszcze tak może wrócę trochę do tej egzotyki wspominanej. Myślę, że mamy tutaj referenta, starego misjonarza również, że trzeba być bardzo ostrożny w tym, ponieważ no wszyscy jakoś tam się, może nie tyle, że zachwycamy, no ale ta inność jest interesująca. Natomiast istnieje takie duże niebezpieczeństwo w tym kontakcie misjonarza z, powiedzmy, tutaj z wiernymi u nas, kiedy opowiada, żeby nie przeakcentować tego, co jest otoczką, a nie zapomnieć o tym, co jest meritum sprawy. Oczywiście. I niestety czasem mam takie wrażenie, że aż tak mocno pójdziemy w to, co tworzy środowisko, w którym misjonarz działa, a zapominamy o tym trochę, o co pojechał i co jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. I tak trzeba by tu było o tym pamiętać i ja już sobie trochę to przypominam, chociaż ja już nie jestem czynny, że tak powiem. Natomiast do sytuacji w Polsce, no jest przewidywalne, ale na szczęście cały czas to się dzieje, tak? Życie nie znosi pustki. Trzeba umieć w tej przewidywalności odnaleźć taką radość, że to jest to, co robimy i co jest ważne, a że jest spokojniej i może nie ma tyle emocji i ruchu, że tak powiem, no to już
Już taka nasza rzeczywistość. No. Ale wyzwania w tej polskiej rzeczywistości też są. I to tak, tak. Inne, na pewno mniejsze, ale myślę, że być księdzem w Polsce, tak samo można być misjonarzem. Myślę, że jeżeli chce się docierać do tych ludzi na przykład, którzy są gdzieś z boku parafii, do tych ludzi, którzy... To też misyjne zadanie. Oczywiście, czy żyją w niesakramentalnych związkach, czy młodzieży, która też nie zawsze jest taka prosta, to trzeba się też i Ducha Świętego pomęczyć i nagimnastykować. Tak bym powiedział. No właśnie, będąc na misjach, myślałem wielokrotnie, chociaż przecież nie wyjechałem na tę misję gdzieś z nicości, tylko tutaj pracowałem, tu się urodziłem całe życie, przecież moje było, jest i daj Boże będzie tutaj. Ale tak tych kilka lat za granicą i jest taka pokusa myślenia, no my tutaj wojujemy, że tak powiem, dla Kościoła, dla Chrystusa, dla Ewangelii. Oni sobie siedzą tam spokojnie, jeszcze czasem jak się prosi o jakąś pomoc, to tak ktoś tam skrzywi się, a nagle człowiek wraca i okazuje się, że przewidywalnie, tak jak tutaj pani powiedziała, ale tej pracy jednak odpowiednio dużo jest i nawet tak jak ja może nie jestem na takiej znowu dużej parafii obecnie pracuję, powiedziałbym nawet, że mniejszej, ale to życie codzienne i parafialne, i wokół parafialne, i to, co trzeba zrobić samemu, żeby funkcjonować, no też nie ma miejsca na nudę aż tak bardzo. Kiedy na bok się odłoży egzotykę, to zostaje to samo takie szukanie Boga w codzienności. Bo to jest to, co czasem powraca jako pytanie, no pojechał ksiądz na misję, został misjonarzem, no i co wy tam robicie? No i właśnie, no to co robimy? To ja starałem się najczęściej odpowiadać, że nie robimy nic cennego do tego, co robimy tutaj w Polsce, bo przecież tym meritum sprawy i najważniejszym punktem, no to jest głoszenie i sprawowanie sakramentów i to wszystko. A pozostałe rzeczy nie mówię, że są nieistotne czy nieważne, bo też są czasochłonne i pracochłonne, ale to jest tylko jakiś, może dodatek to trochę za miękko powiedziane, ale... Jakieś tło, istotne, ale tło. A jak to jest właśnie z tym szukaniem Boga, towarzyszeniu ludziom w tej podróży do Boga Ojca? Każdy chyba region, ludzie, ich mentalność, ich poziom życia ma swoją specyfikę. Ksiądz Kazimierz wspomniał o problemach z młodzieżą w Polsce. One istotnie są duże. Tam, gdzie te problemy są ulokowane, a gdzie jakby samo niesie. To trudne pytanie. No mnie zachwyca na pewno fotografie, czy z Czadu, czy z Boliwii, na tych fotografiach mnóstwo dzieci i młodzieży. Ja mam w parafii 18 osób, które się przygotowują do bierzmowania z 3 lat. No bo nie mam dzieci, nie dlatego, że nie chcą iść do bierzmowania, tylko taka... No i nie wszyscy chcą i iść. I tak, i tak. I nie wszyscy chcą iść. Tak. Jest dużo dzieci, jest dużo młodzieży, bo w ogóle, tak jak na przykład w Afryce, w Czadzie, w którym pracowałem, rodziny są bardzo dzietne. Posiadanie dziecka, że tak powiem, nie jest luksusem, jest obowiązkiem. No i w związku z tym, że dzieci jest dużo, potem jest dużo młodzieży, to też jest taka może trochę specyfika, tak powiem, trochę może to tak dziwnie zabrzmi, no ale w takim Czadzie na przykład, no to parafia do dzisiaj, misja, to jest takie miejsce, w którym się coś dzieje, tak? Bardzo często jedynym miejscem, w którym coś się dzieje w ogóle w całej okolicy, ileś tam kilometrów licząc. Więc z jednej strony czasem oni przychodzą z ciekawości. To jest jakaś atrakcja. Jakaś atrakcja. Z drugiej strony dla jakiegoś zabicia czasu też, owszem, nie można ukrywać. Gdzieś w tym wszystkim, na początku przynajmniej może, jakoś tam jest jakieś zainteresowanie wiarą i tak dalej. No i to się dzieje, ta otoczka. A potem w tym wszystkim, jeżeli ktoś znajduje, czy odnajduje Pana Boga, no to ze zwykłego przychodzenia na taniec i na muzykowanie przychodzi do jakiejś grupy parafialnej albo w ogóle na katechezę. I zaczyna się jego przygoda z Bogiem na poważnie, a nie tylko z okazji tych takich zajęć zabijają czasowych. Młodzież, dzieci, ale jeszcze mi jeden przykład, który może być zupełnie inaczej, a może w ogóle go nie ma w Czadzie. Samotność. W społeczeństwach wysoko rozwiniętych my powolutku już aspirujemy do tego grona. I to też jest wyzwanie duszpasterskie, myślę. Samotność ludzi, zwłaszcza ludzi starszych, tam też, skoro tak dzietne są rodziny, te społeczności takie rozbudowane, czy jakiś to jest w ogóle problem? Samotność? Myślę, że właśnie tam samotności nie ma, znaczy myślę i wiem i doświadczyłem tego. Żyją w trudnych warunkach i zdają sobie sprawę z tego, że
w takich warunkach życia samemu po prostu jest niemożliwe albo bardzo trudne. I nawet by z tego praktycznego podejścia do życia żyją w rodzinach, w klanach, w grupach. Czasem wioska to jest wielka grupa, która żyje razem. I w tej grupie, która jest jakoś tam zorganizowana, bo zawsze jest lider, czy na poziomie rodziny, czy na poziomie innym, jakimś dzielnicowym, wioskowym, plemiennym. Ten lider wyznacza różne osoby do różnych rzeczy oczywiście, ale dąży do tego, że wszyscy, o ile jest to możliwe, wszyscy są ogarnięci od tego najmłodszego do tego najstarszego. Także w naszym rozumieniu czegoś takiego jak samotności raczej nie ma. Nawet ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy skoro żyją, gdzieś tam opowiadałem o tej ewangelizacyjnej otoczce, że jest biednie wręcz. Najuboższe. Tak, no i pytają w związku z tym, czy jest dużo osób chorych na depresję, to co pani tutaj mówi. I właśnie to jest zadziwiające. Nie ma samobójstw, nie ma depresji, a myślę, że to właśnie wynika z tego, w ogóle jest bardzo pozytywne podejście do życia. Tam się nikt nie umartwia. No dobrze, tam czasem nie ma co zjeść, nie ma wody, trzeba iść. No ale to jest rzeczywistość. Takie jest życie, tak? Ale są razem i brną w to życie mimo wszystko śmiało, odważnie. Myślę, że nawet takiego zwykłego, codziennego uśmiechu jest dużo więcej niż u nas. Bo u nas jest tak, to już wszystko się, no nie wiem, te instytucje, te wszystkie przepisy, papiery, to człowiek strasznie czasem siada tak, i musi tylko o tym wszystkim myśleć, czy to zapłacone, tamto ogarnięte. A może to jest też tak, że ci ludzie się tam umartwiają na co dzień, ale to przyjmują jako coś normalnego, bo tam nie będą narzekali na to, jeżeli coś mają do jedzenia, nie? Przyjmują to jako to z wdzięcznością, że coś mają. W Polsce trochę za dobrze jest. To właśnie, nie? Czytam właśnie więcej wdzięczności. U nas z tą wdzięcznością to ciężko. Zawsze pomstowanie na los, tak. Czekanie na to, żeby było lepiej, żeby było więcej pieniędzy, nie? Ale narzekanie takie w Polsce. To mi się takie, no, mają wszystko, narzekają jeszcze i Pan był w tym wszystkim winny, nie? No to taki idąc z tym tropem trochę, a może trochę innym. Czasem tak się zastanawiam, jakieś tam są rozmowy, czy człowiek słucha radia, ogląda telewizję, czy filmy, czy programy, czy w życiu. Mówimy o dzieciach na przykład. No i ktoś mówi, a no to ja jeszcze nie ten czas. Nie ma w ogóle dziecka, no i jeszcze nie ten czas. Żeby to pierwsze było, a czasem drugie. No bo to wie ksiądz, są takie uwarunkowania, gdzie to dziecko potem pójdzie, ile to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. A na przykład w takim czadzie, wspominam po raz kolejny, się powtarzam, gdzie są problemy takie dotyczące najbardziej egzystencjalnych spraw. Woda, jedzenie, posiłek. W ogóle nikt takiego toku myślenia nie przyjmuje, że jak się można zastanawiać, czy ma być dziecko, czy nie ma być dziecko. To jest życie, to jest nowy człowiek, to jest w ogóle poszerzenie tej wspólnoty rodzinnej, wioskowej. Będzie ktoś nowy dawał radość, dawał czasem smutek na pewno, zadanie. Nie mamy co jeść, ale przecież to nie jest problem. Tyle przed nami było osób i w naszej rodzinie były te problemy. Jakoś tam dawaliśmy radę, to jeżeli się pojawi następny i jeszcze następny, damy radę. I to jest właśnie takie, może czasem powinniśmy się uczyć, że takie zaakcentowanie, że ta otoczka może jest istotna, ale nie najważniejsza, bo sami dla siebie możemy być największym darem i radością. Mam myśl, może być problem demograficzny w Polsce rozwiązany, nie? Ale to jest, no tak, ale drodzy kapłani, to jest problem stary jak świat. Marek Aureliusz kiedyś mówił, problemem nie jest bieda, tak. Tylko że za dużo chcemy. Tak, tak. Odwrotne spojrzenie na problem. Ale umieć jakoś tak z wdzięcznością przyjąć to dziecko, że ono jest dachem Pana Boga. To jest piękne. A w Polsce 30 lat mają, są niedojrzali jeszcze do tego, nie? I ciągle nie gotowi i finansowo, i niefinansowo. Ale to oni też wyrośli w jakichś rodzinach. Skąd to się wzięło? Dzisiaj tego problemu nie rozstrzygniemy. Natomiast ja chciałabym jeszcze księdza Stanisława zapytać, na ile te doświadczenia właśnie inne, te duszpasterskie, ale takie życiowe, są czytelne i pomocne w duszpasterstwie tu w Polsce? Czy to, o czym ksiądz teraz mówi, trafia do parafian, że można tak? Czy nie, my mamy tu swój świat, wyrośliśmy w innych uwarunkowaniach, oni tam, my tam, u nas to właśnie tak jest. Czy to przyjmują ludzie? Myślę, że tak, bo w ogóle jeszcze tak sobie pozwolę na taką dygresję, to też w tej pracy całej misyjnej trzeba, i w ogóle w całej działalności misyjnej trzeba, żeby nie zapomnieć, bo my mamy taką tendencję, że to my dajemy, tak? Bo jadą nasi misjonarze, najczęściej myślimy też
w takim prostym myśleniu. Jadą z naszymi pieniędzmi, żeby tam wybudować studnie i tak dalej. To my jesteśmy tymi wyżej, że tak powiem, postawionymi i my jesteśmy w ogóle fajniejsi i w ogóle. Lepsi. Tak. Gdzieś tam może tego to nie wybrzmi wprost, ale w domyśle to właśnie jest. I trochę czasem tak się utwierdza, też misjonarze no tak dziękują za modlitwę, za środki finansowe. No i tak znowu jakby trochę też ugruntowujemy tą sytuację. A ja myślę, że właśnie trzeba też mówić o tym, że to nie jest jakby ta działalność misyjna jednokierunkowa, że tylko od nas do nich, tylko że trzeba akcentować, że oni mają nam do zaoferowania też bardzo dużo. Owszem, oni nie będą robić składek, żeby przyjechać do Polski, coś tam robić i tak dalej. Tym bardziej, że my chyba aż tak bardzo nie potrzebujemy. Natomiast nawet to, co żeśmy rozmawiali przed chwilą, o tym podejściu do życia, do wspólnoty, do dzieci, do starszych, a bardzo często nawet i do samej wiary, to mogą nas też wiele nauczyć i wiele nam dać. Zdrowe podejście. Zdrowe podejście. Będąc teraz w Polsce, no to trzeba uważać też, żeby ludzi nie zamęczyć tymi afrykańskimi przykładami, bo wszystko ma swoje limity, tak? Ale też próbuję. Z jednej strony próbujemy coś w swoim zakresie zrobić, by pozostać solidarnymi z tymi ludźmi tam, żeby to tylko nie było pustosłowie. Oprócz modlitwy też i jakoś tam finansowo, ale też próbuję w tych różnych sytuacjach, czy nawet w kaznodziejskiej przykładach mówić, że stamtąd od nich czegoś się możemy nauczyć i takiego właśnie radosnego podejścia do życia i nie przejmowania się tym, że dzień nas przygniata, bo jak będziemy razem, to damy radę, ale i z tej pozycji wiary, że ile trudu na przykład oni sobie tam zadają, żeby na przykład przyjść na zwykłą niedzielną Eucharystię. Gdzie my nie mamy dzisiaj żadnych jeszcze problemów, bo kościoły są co kilka kilometrów, mamy w domu jeden, drugi samochód i w zasadzie jaki jest problem, tak? I z jakim zaangażowaniem na przykład uczestniczą w tym życiu parafialnym? Ciągle powracam do tego przykładu. W Polsce wszystkie dzieci, młodzież, chodzimy do szkoły, umiemy czytać, a przychodzi niedziela, jest problem, żeby ktoś przeczytał czytanie. A w Czadzie jest 70-80, zależy kto jak liczy, procent analfabetyzmu. Byłem 8 lat, ja ani razu nie przeczytałem czytania, ponieważ zawsze ktoś przydukał, tak? Lepiej czy gorzej. Ale to jest odpowiedzialność, bo my głosimy, mówimy, ksiądz Kazimierz mówił, tak. My jesteśmy misjonarzami, a to też jest misjonowanie. Głoszę, proklamuję słowo i się nie wstydzę wyjść na ambonę i powiedzieć tak, czytam. Ksiądz Kazimierz też ma podobne doświadczenia? Patrząc na takie doświadczenia z Syberii, to dużo pracowałem wśród rodzin i to było, co było takie piękne, że rodzice zajmowali się wychowaniem religijnym dzieci. Ja w Polsce teraz w parafii o tym mówię. Zaskakuje. Ale u nas też kiedyś tak było dawno. Ale ja to byłem teraz niedawno i więcej. I to było takie, że rodzice chcieli dać ten przykład dziecku. Czy tam modlitwa różańcowa wieczorem, czy nawet przygotowanie do sakramentów. Ja dawałem materiały dla rodziców, a rodzice zajmowali się z dziećmi. Tutaj ksiądz Stanisław powiedział o tej dzietności w rodzinach. To na Syberii miałem taką ciekawą sytuację, że ci rodzice świadomi, tacy odpowiedzialni, oni chcieli i czwarte, i piąte dziecko. I potem jak szła taka mama do szpitala rodzić dziecko, to się pytali, czy tylko znowu katoliczka? Bo czwarte czy piąte dziecko. W tej miejscowości tam w Iszymie to było tak, no jeżeli czwarte, piąte, na pewno katoliczka, a może no jakieś pijaczka, bo może to... Ale właśnie to było czymś takim pięknym. Dla mnie to było no takie, no piękna wizytówka. Ja tu w parafii czasem mówię, że no dobrze, żeby tych dzieci było w parafii więcej, bo to przyszłość jakaś parafii, żeby parafia była jakaś młodsza. Patrzy się często, że to dziecko to ogranicza rodziców, nie? A przecież powołaniem rodziców jest, żeby wychować dzieci, żeby no nie tylko dać życie, ale wychować, żeby te dzieci były no jakąś chlubą naszą, wspólną jakąś taką radością, tak jak ksiądz Stanisław mówi. I właśnie mnie czasem to smuci, to, że trudno jest tym rodzicom właśnie te przekazać, że oni są takimi misjonarzami, że mają nie tylko przekazać życie dzieciom, ale dać to wychowanie chrześcijańskie. Niedawno to też taki przykład, no może negatywny, ale też spotkanie katecheza dla rodziców przed pierwszą komunię świętą. Przychodzi mama chrzestna z dzieckiem, bo rodzice nie mają czasu raz w miesiącu przyjść. Dlaczego? I dużo się za nich modlę, ale właśnie brakuje się no chęci tych ludzi, nie? W Syberii to inna sytuacja. No, my tu z księdzem Stanisławem dzisiaj rozmawiamy. Właśnie takie doświadczenie. Myślę, że to pokazuje, że może rodzice w Polsce jakoś zwalniają się z tego swojego powołania
być rodzicami, być wychowawcami swoich dzieci, a to jakoś zrzucają na kościół czy na katechezę w szkole. To pomyłka. Ci ludzie i w Afryce, czy tam w ogóle na misjach, jak oni odnajdują Pana Boga, Pan Bóg jest dla nich ważniejszy, na pierwszym miejscu. W Polsce myślę, że Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu. To takie ryzykowne stwierdzenie. No, nie dla wielu. Myślę, bym poszedł tym wątkiem księdza Kazia, że rzeczywiście tak jest, że na przykład w takim czadzie, jak jeżeli się decydujesz, odnalazłeś Pana Boga, decydujesz się na życie z Nim, to cała sytuacja też około, że tak powiem, życiowa, to, że jest muzułmanów więcej, że islam, no to musisz postawić rzeczywiście na Boga, żeby potem w tych różnych trudnych sytuacjach, żeby wiedzieć, kim się jest, tak? I komu ufam i kto ma mi pomóc. I trochę tak jest, że jak się zaczyna, ktoś idzie już do tego chrztu, a ciągle ten chrzest jest bardziej dla młodzieży i dorosłych niż dla dzieci, jest to taki wybieram, tak? Wybieram Chrystusa świadomie i będę z Nim żył. I potem te wszystkie sprawy, które życie niesie, jest to takie odwołanie się. To tak z jednej strony ktoś może powie, a no bo co on ma zrobić i co wymyślić. I tak jest bida i tak, no to powie, co Bóg da, to będzie. No być może jak trochę tego jest, ale uważam, że też jest mimo wszystko w tych ludziach dużo takiego zaufania, że to, co Bóg da, to nie jest tylko tak, żeby powiedzieć, tylko że rzeczywiście oni się zdają, tak? Słońce wzejdzie, no i zobaczymy. Jak Bóg poprowadzi, to spadnie deszcz, może coś wyrośnie, zjemy, wypijemy, pójdziemy dalej, tak? A my już tak często być może tak tylko na siebie stawiamy w tym wszystkim. To drodzy misjonarze, to może tak pozbieramy, co mogłoby być darem z terenów misyjnych dla nas tutaj. Wdzięczność, której nam mało w życiu jest, tak? Radość, o której ksiądz Stanisław mówi. Ale dla mnie to jest właśnie taka świadomość rodziców w przekazywaniu wiary dla swoich dzieci. Ja się tego w Rosji nauczyłem. Rodzice byli przykładem często dla mnie. Oni chcieli książek, bo sami mieli słabą wiarę, żeby swoją wiarę umocnić, żeby potem się dzielić tym ze swoimi dziećmi. Albo nie wiedzieli, jak dzieciom odpowiedzieć, no to jakoś książki, jak to rozwiązać. W Polsce mają problemy. Nikt do mnie nie przychodzi. Jest katolickie radio. Pracy mamy tyle. A z tymi problemami ludzie żyją, nie? Albo cedują te swoje obowiązki rodzicielskie, no, jak ksiądz wcześniej mówił, na różne instytucje i miejsca, które powinny sprawę załatwić. Czyli tak, wdzięczność, radość, rodzina. Tak, bycie razem. Bycie razem. Mniej telefonu, internetu, komunikatorów. A po prostu normalnego spotkania i rozmowy, tak? Ludzie mają po 1000 znajomych na tych komunikatorach, a jak przychodzi życie, to się okazuje, że zostają sami, tak? Czyli takiej wirtualnej rzeczywistości na rzecz bycia żywego człowieka. Rzeczywiste i prawdziwe, a nie czegoś takiego, bo potem tworzymy sobie takie światy nierealne, a jak przyjdzie twarda rzeczywistość i się z nią zderzymy, to potem jest zniechęcenie, apatia, depresja i tracimy sens życia, tak? Ja tu jeszcze mam do księdza Stanisława taką, jeżeli tym referentem jestem, no w jaki sposób diecezja mogłaby pomóc misjom w Czadzie? Też chciałam zadać to właśnie, pytanie jako słowo z diecezja, bo ono jest dość abstrakcyjne. Chciałabym zamienić na każdego z nas. Każdy z nas, w jaki sposób pomóc? Ksiądz Stanisław musiał wrócić do diecezji, bo zdrowie mu trochę zaczęło szwankować. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale ja myślę, że tu słuchacze katolickiego Radia Podlasie, niech się modlą o misjonarza do Czadu, nie? Do parafii w Czadzie. Do Busso. Parafia świętej rodziny w Busso. Myślę, że ksiądz Stanisław prowadzi. Tak, to jest taki apel, bo tak się pochwalę, byłem jedynym siedleckim. Był ksiądz Siwiec Stanisław, wieloletni, dużo dłużej pracował w Afryce. W Zambii niż ja, ale też już dzisiaj jest wiekowy pan, aczkolwiek bardzo aktywny. No a swego czasu to byłem jedynym przedstawicielem diecezji siedleckiej w Afryce. No a teraz jak wróciłem, to owszem, Ameryka Południowa, najwięcej oprócz oczywiście tam i Rosja jeszcze i nie tylko Rosja. No ale to miejsce jakby zostało puste. Parafia jest dosyć duża, roboty jest dużo. Diecezja siedlecka, uważam, że dobrze się tam zapisała. Był ksiądz biskup Kazimierz, odwiedzał i myślę, że chciałby też, żeby tam ktoś był. Także prosimy o modlitwę, żeby ktoś, któryś z kapłanów, może prędzej czy później raczej z naciskiem na prędzej, zdecydował się i powrócił tam do pracy.
A co go tam czeka, no? Tego kapłana, który by chciał. Jakoś tymi samymi drogami księżyka Zmierzu biegną nasze myśli, bo ja sobie właśnie przypomniałam i tę wojnę domową, i rebeliantów, i najbiedniejsze państwo świata, i bardzo duża parafia, i właściwie więcej braków niż plusów, więc tak aż się skuliłam na myśl o tym. Można się przestraszyć. Serdeczne przyjęcie na pewno przez miejscowych, nie tylko katolików i nie tylko chrześcijan, ale też przez wielu muzułmanów. Bo mimo tej skomplikowanej sytuacji nie można wszystkich rzucić do jednego worka. Zapewne wytężonej pracy w dość podwyższonej temperaturze, co jest też utrudnieniem. Ale też myślę z pewnością dużo wdzięczności, możliwości życia razem z nimi. Bo oczywiście tak z pewną rezerwą, może czasem trochę, ale to jak się czas mija, to się to wszystko przełamuje. I mimo różnicy skóry, w kolorze znaczy, ta skóra potem odchodzi na dalszy plan i się wchodzi w tą afrykańską rodzinę. I się powtarza to, co oni mówią po francusku, jak ktoś tam mówi, on ensemble, czyli jesteśmy razem. I to daje największą satysfakcję i radość. A w jaki sposób też słuchacze tutaj katolickiego radia mogliby pomóc? Na przykład, bo wiem, że ksiądz Stanisław tam, jego takim... Studium. Jego pragnienie jest właśnie pomóc, żeby ci ludzie mieli czystą wodę, tak? Pitną, tak? Może by coś się udało, może katolickie radio Podlasie by jakoś studnie ufundowało. Przykładowo na przykład, nie? Czy to jest możliwe, księże Stanisławie? Dziś od razu budujemy? Nie. Czy jesteś w stanie coś takiego pomóc, tak? Żeby no, tam... to mówiliśmy na początku o tym, że jak powrót, czy to się skończyło, czy się nie skończyło, no to też jest taki jeden... Jestem w Polsce. Kawałek życia tak, stamtąd, ale obecny jakby, wciąż tu. Jakby tutaj to zostało ciągle. I okazuje się nagle, że będąc w Polsce, można równie dobrze budować studnie, jak się jest nawet tam na miejscu w Czadzie, bo starczy mieć te dwa telefony i jeden adres e-mail i tam wszystko można też powoli jakoś nagrać. Tam poszukujemy pieniędzy ciągle i niezmiennie i te studnie ciągle powstają. Szczególnie w tym miejscu, gdzie pracowałem, a w zasadzie w dwóch parafiach, bo ja pracowałem w Busso, to też oczywiście nikomu nic nie mówi, ale już tak posługujmy się nazwą. I moim sąsiadem na drugiej parafii, miejscowość Bajli, był również Polak, długoletni misjonarz, ksiądz Edward Ryfa, który gościł między innymi chyba w tym radiu, kiedyś byliśmy, pochodzi z Rzeszowa. I to są takie dwie parafie, które w tej chwili ciągle są prowadzone przez Polaków. One w sumie zajmują tam, nie wiem, może 400 kilometrów taki przekrój, czyli jak od Bugu, nie wiem gdzie, do Wisły albo i dalej. I w tym rejonie te studnie ciągle powstają i ciągle niestety są potrzeby. Gdyby ktoś chciał się dołączyć, no to serdecznie zapraszamy. Czyli tak, żeby zakończyć naszą rozmowę, doceńmy to, co my otrzymujemy i na czym możemy też budować nasze chrześcijaństwo, a co otrzymujemy poprzez przykład życia z terenów misyjnych, radość, wdzięczność, rodzina, mniej wirtualnej rzeczywistości na rzecz bycia takiego żywego. No i zadanie, a tym bardziej teraz na Wielki Post, żeby i modlitwą pomóc. Módlmy się, żeby Pan Żniwa wysłał robotników do Czadu, osamotnionego na przykład, tak? I bardzo konkretny sposób, żeby wodę... Jałmużna, studnie. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli dwaj byli misjonarze. Ksiądz Stanisław Tymoszuk i ksiądz Kazimierz Jóźwik. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy.